Siemano, z tej strony młody Lil Pepe i dzisiaj przechodzimy całe dorsy. Tak. Całe. Od poziomu 0 do poziomu 200. No i ogólnie ciekawe, czy się nam uda. Mamy kilka po prostu achievementów do zrobienia. No na początek taki, nie wiem, Dreda może pokonamy krucyfiksem. To się zobaczy. Tak, poza tym to zobaczymy. Nie no, ogólnie zbieramy monety, 500 monet i po prostu raszujemy. Znaczy raszujemy. Speedrunujemy dorsy. No więc tak. Plan jest taki, że po prostu zdobywamy krucyfiks, łapiemy Dreda, potem już z górki idzie, przechodzimy całą jedynkę. Następnie zdobywamy kolejny krucyfiks i łapiemy, nie wiem, jakiegoś innego źródła. To tyle. Znaczy nie, to nie, jak to tyle? Nie, to tyle. Potem po prostu przechodzimy całą dwójkę i mamy 200 pokoi challenge. Dobra, 200 monet, 200 pokoi challenge. No już mamy, co to jest? Aha, wytyfy. Aha, to jest ta klamka. O lol, dobra. No to tak, mamy już 500 monet, jak widzicie. No, nie będę wam pokazywał wszystkich potworów, bo bez sensu. Chyba, że coś się zmieni, na pewno halta wam pokażę, bo śmiesznie wygląda. Aj, oczy. A tak poza tym, to może do 1000 dojdziemy monet? Może? Najgorzej, jak nie będzie krucyfiksa nigdzie. Nie, no to przypał. No dobra, no to teraz mam dla was ciekawostkę. Jak macie świeczkę, to bez zapalniczki jej nie odpalicie. A jak macie zapalniczkę, to wtedy ją możecie odpalić. A, i ona już nie gaśnie, jak lecą potwory. Znaczy mi ostatnio nie zgasła, jak leciał potwór. I przez to prawie zginąłem. A co jeszcze do zapalniczki, to jeszcze jest taka ciekawostka. Ciekawostka na temat świeczki jest taka, że jak ją wsadzicie do wyrwy, to ona zamienia się w taką śmieszną zapalniczkę. No, Boże, czemu ja mówię zapalniczka? Świeczka! W sensie staje niebieską świeczką. No! Chłopie, czy świeczka zapalniczkę nie rozróżniasz? A to mi ciekawostkę gadasz, popier... No. Więc jak się uda przejść, to wam pokażę. Pokażę wam niebieską świeczkę. No! Jak co, to ja Sika wam nie będę pokazywał, bo to nuda. On się nic nie zmienił. Nic, kompletnie nic. I napiszcie w komentarzu, czy chcecie zobaczyć, jak używam zegar na figurze. Nie no, zginę, jak użyję zegara, to ja zginę. Ambush? Jak on jeszcze daleko leci? Halo. Ambush, szybciej. Ambush na siku? Ciekawe. Dobra, mamy 1000 monet i figurę. Czajcie i jacie. 1000 monet zdobyliśmy. W sumie to ja. No i mamy tu w ogóle ten budzik. I możemy się nim pobawić. Można. Ale to już w ostateczności wam pokażę, jak on działa. Bo kurde, no żal by było stracić 1000 monet, no. Taki dobry run. Żal. Dobra, to co się zmieniło w figurze? Figura na początku bije tą lampę. Nie pamiętam, żeby to było wcześniej. Dobra, zróbmy tak. Ej, czemu ona do budzika nie poszła? Idź do budzika! Dobra. Dobra, podejście drugie. Dobra, już wiem, jak działa ten budzik. No, więc witam ponownie. No, tutaj nie będę wam przedłużał. Szybko monety, szybko ten. Tutaj speedrunujemy. To już tak nie może być. Nie może. Dobra, ale tutaj trzeba zajrzeć. Tu nic nie ma. O? No i monetki. Łatwiątko. Dobra. Lecimy. O Jezu, pająk! Dobra, mamy znowu Sika, mamy prawie 1000 monet, 850. Trzeba szybko go przejść. No to co? Znowu używamy zegarka. Ale tym razem mi się uda, uda mi się. Już wiem, jak go używać. No, nie wolno biegać. On działa dopiero po jakimś czasie. Krzyż! Mamy krzyż! Ok. Krzyż jest. Dobra. Mamy krzyż! Teraz trzeba znaleźć pokój. Jak to się nazywa? Pokój z zegarem. I znowu ambush. Ej, bo tu jest zegar. Ciekawe, czy on się tu pojawi. Czekamy 10 minut? Chyba ta. No to sobie czekamy 10 minut, aż przyjdzie potwór i zobaczymy, czy jak jest jedny potwór w pokoju i był ambush wcześniej, to czy się pojawi nasz przyjaciel Dread. A jak się pojawi, to potraktujemy go krucyfiksem. No to się widzimy za dokładnie 10 minut. To jeszcze jeden obrót ma zrobić to? Ile ja muszę tutaj czekać?
Nie będę go miał w ręce, bo zaraz będzie ten. Sick? Nie Sick, Boże. Screech, Psyd, tak zwany. Konie, na niego nie użyć. Coś się dzieje? Dzieje się coś? Nie, tylko mi się wydawało. Cykam się, cykam. A co jeżeli się nie pojawi? 10 minut w dupie. Nie uważacie, że Roblox, znaczy w sumie to Dorsy, są bardzo dobrą grą, ponieważ w ich grze zegary działają? Czajcie? Nie ma takiej drugiej gry, gdzie zegary normalnie tak działają. No, już mi powoli odbija od tego czekania. Dobra. Zepsułem, otworzyłem drzwi. Ja cię tyle czekania jak gówno. Ale ja się nie poddam. O, tu jest zegar, tu powinien się pojawić normalnie. I jest większy pokój, git. Dobra, czekamy tutaj kolejne 10 minut. Właśnie przestraszyłem, przeglądałem TikToki i co się stało. A to tylko zgasły światła. Uff, kurde. Najgorzej, jakbym zginął do niego teraz. Najgorzej, najgorzej. Dobra, czekamy, czekamy. Czy on już się pojawia? O kurde. Lampy pękają. Kurwa, na Screech użyłem! Krzyż, bo pojawiły mi się dwa potwory naraz! Ja cię... No, dobra. Dobra, no. Będziemy mieć jeszcze... Mam nadzieję, że będziemy mieć jeszcze jedną szansę. Ale dupa. Dupa. Nie no, dobra. Żeby też nie przedłużać, to przy kolejnym, to po prostu wam tego nie będę pokazywał. O, mamy świeczkę. Znaczy nie, no pokażę wam, jak on będzie... Jak co? To pokażę wam, jak on będzie łapany, ale całych tych 10 minut, nawet sekundy wam nie pokażę, jak czekam. W ogóle. To nie tak, że ja będę wtedy przeglądał TikToka czy coś. Dobra, bierzemy ten zegar, bo czemu by nie? Jak zginę, to zginę. 2, 8, 1, 4, 2, 6. 8, 1, 4, 2, 6. Jesteśmy Jeffa. Czy jest krzyż? Krzyż, proszę, daj krzyż. Dał krzyż, dobra, git. Powiem wam, że zaczynam się robić głodny, tak długo to już robię. No i teraz trzeba szukać pokoju z zegarem. Znowu. No nie, może za trzecim razem. Do trzech razy sztuka. Zegar. No dajcie mi ten zegar, no. Dobra, mamy... Dobra. Ej, w końcu... Dobra, ale laga mózgu dostałem. No, mamy zegar. Dobra, czekamy kolejne 10 minut. Aj, i się widzimy za 10 minut. Boże, czekajcie, że ja przechodzę do jedynkę już prawie godzinę. Ja nie licząc tamtego rana. A w ogóle taka ciekawostka. Pod X możecie wrzucać rzeczy. No. Co się dzieje? Co się dzieje? Zgasło znowu światło. Oj. Boże święty, no. Dobra, podejście 34 na zrobienie dreada z krucyfiksa. Boże, jak jeszcze raz wyjdzie mi stick. Boże, stick. Reach, to się zabije. Zabije się, mówię wam. Dobra, ogólnie wywalone we te wszystkie pokoje i tak dalej. 500 monet. O, dobry run się szykuje. Wywalone. W ogóle tego klucza nic nie potrzebuję. Ja chcę po prostu krzyż, zegar i go zrobić. Nic więcej. No nie, no plan był taki, że jeszcze zrobię 200 pokoi, ale no... Z takim czasem, to ja nie wiem, ja już tu godzinę, dosłownie godzinę siedzę. A, tu taka lipa. Dwa krzyże i nie wyszło. Aj. A wiecie, co jest najgorsze? Że to trzeba czekać 10... O kurde, ile obrazów. No, najgorsze jest to, że trzeba czekać 10 minut. I macie 10 minut w dupie, bo czekacie, aż się pojawi. Oby był krzyż, oby był krucyfiks. Daj krucyfiks, no proszę. Tak, dzięki. Dobra, ha! Zabrał, ukradł, widziałem. Jest tu ten? Nie ma. Tu jest zegar? Nie ma. Tu jest zegar? Jest. Działa. Dobra, no to co, czekamy 10 minut w tym pokoju. Deszcz kładny pada. Widzimy się na 10 minut. Jeeeej! Czy tym razem uda się go złapać? Jak nie? Ja nie wiem co zrobię, nie wiem, po prostu nie wiem. Krzyż miałem!